Dariusz Siemianek, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że w trzecim odcinku naszej serii Polskiej Akademii Nauk, co tam Panie w polityce naukowej, będę miał przyjemność porozmawiać z Panem Senatorem Kazimierzem Ujazdowskim. Jak Państwo doskonale wiecie, Pan Senator jest przewodniczącym Rady Krajowej Partii Centrum dla Polski. Ona wchodzi w skład Koalicji Polskiej. Z wykształcenia jest też prawnikiem, specjalizuje się w badaniu doktryn politycznych i prawnych, co też myślę będzie miało fajny kontekst do naszej rozmowy. No jest też profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, więc o nauce ma sporo do powiedzenia. Także jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. No a historycznie był też przecież ministrem kultury, dziedzictwa narodowego w trzech różnych rządach, wicemarszałkiem Sejmu czwartej kadencji, posłem na Sejm piątej kadencji, posłem obecnie, przepraszam, nie, posłem ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego, aktualnie oczywiście senatorem. Bardzo się cieszę, panie senatorze, że pan z nami jest. Dziękuję za włączenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie senatorze, z tą nauką to jest trochę tak, że nikt nie chce tego tykać. W polityce mam wrażenie, że to jest temat w ogóle mało interesujący. I zastanawiam się dlaczego, no bo jakby wiemy, że nauka jest, kurczę, tematem, który przyczynia się bardzo do wzrostu gospodarczego, a jednocześnie to jest taki troszeczkę gorący kartofel. Czy ma pan tutaj jakąś hipotezę, czemu tak to wygląda? To wydaje się, że tu mamy do czynienia z takim podwójnym źródłem, tak? Podwójnym źródłem o jednym imieniu, a tym imieniem, czy tą czy tym nazwą tego zjawiska jest po prostu pasywizm, bo jeśli chodzi o politykę, tak, czy sferę polityczną, to do rzadkości należą reformy, które nie są oczekiwane przez opinię publiczną w sposób wyraźny. Doświadczałem tego, kiedy byłem ministrem kultury. No, prawdę powiedziawszy, ważne rzeczy, które udało mi się zrobić z moimi współpracownikami, zazwyczaj były dziełem mniejszości, tak? To znaczy mniejszości środowiska artystycznego czy środowiska kulturalnego i impulsu, który dawał świat polityki, tak? Krótko mówiąc, no nie ma, nie istnieje namacalna, silna motywacja. Ja w żadnym razie nie usprawiedliwiam tego, tylko wyjaśniam, tak? Trzeba woli nie wynikającej z kalkulacji, z interesów politycznych, żeby doprowadzić do istotnej reformy, czy nawet istotnych reform o charakterze wycinkowym. A z drugiej strony, no, prawdę powiedziawszy, środowisko naukowe, moje macierzyste środowisko, bardzo rzadko samo z siebie oczekuje reform. Bardzo rzadko występuje taki impuls reformatorski czy oczekiwanie wobec świata polityki, żeby przeprowadzić zmiany. No na dodatek mamy przecież proces widoczny gołym okiem, tak, degradacji pozycji nauki mierzonej w wydatkach, skalą wydatków publicznych, no i degradacji materialnej środowiska naukowego, co jeszcze powiększa ten stan pasywności, tak, bo reakcją na degradację jest bardzo rzadko jakiś plan reformatorski, tak. I to się wszystko składa na ten obraz, no, braku pomysłów czy braku woli prawdziwych zmian, które by podniosły jakość polskiej nauki. Tak, no w politykach publicznych to Richardson dzielił polityki publiczne na te, które wypływają z impulsu od góry i te, które wypływają z impulsu od dołu, tak? Te, które idą od struktur władzy i te, które idą od aktorów społecznych. W przypadku nauki nie ma tego impulsu ani od góry, ani od dołu, albo inaczej, jest go bardzo niewiele.
No to nie pocieszył mnie pan, bo rzeczywiście nie można się spodziewać, że on bardzo... Ale tu występowałem w roli krytycznego obserwatora życia publicznego, chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie jest źródło tego stanu rzeczy. No po prostu ludzie odpowiedzialni za naukę na poziomie, nie tyle za naukę, co za wspieranie nauki, tak, za politykę naukową, muszą to robić nie w pewnym sensie w warunkach samotności, tak, bez zrozumienia szerszych kręgów opinii publicznej i bez zrozumienia ze strony klasy politycznej. Mówię o prawdziwej woli dobrych zmian, a tych impulsów od dołu jest też bardzo, a to bardzo niewiele. A panie senatorze, to co powiedzmy... Być może po prostu jest ten dyktat okoliczności, tak, o którym mówił. Zawsze bezwład okoliczności zawsze jest duży, ale jestem ciekaw wobec tego w takim świecie idealnym, no bo jakby teraz jesteśmy przed wyborami. Jeżeli Centrum dla Polski będzie miało na to jakiś wpływ, to jakie cele, priorytety państwa w zakresie badań naukowych, nauki powinny się pana zdaniem zmienić? Co tutaj powinno nastąpić? No, począwszy od kwestii zasadniczych, tak, od poszanowania autonomii nauki i wolności badań naukowych, bo w tej sferze doszło do wielu bardzo drastycznych posunięć ze strony obecnego obozu władzy i drastycznych, i takiej stawki no, na oprotonizację środowiska, na odstręczenie od zajmowania się tematami trudnymi, tak, od zabieraniem głosu, więc trzeba przywrócić cywilizowany standard w tej sprawie, jakim jest ochrona autonomii uczelni i wolności badań naukowych, a za Stefanem Kisielewskim chcę powiedzieć, że chodzi o ochronę wolności badań naukowych przed wszelką formą politycznej poprawności, tak, bo nie tylko przed tą formą politycznej poprawności, którą narzuca obecna władza, ale każdą, która by ograniczała swobodę naukowej ekspresji, czyli przed każdą formą ideologizacji. Trzeba dać po prostu przestrzeń wolności środowisku naukowemu i każdemu z naukowców z osobna. Kwestia druga, no to deregulacja i oswobodzenie nauki i świata uczelni wyższych z gąszczu przepisów, regulacji, które no, ograniczają energię, żeby nie używać bardziej dosadnych słów, że tłamszą aktywność naukową i życie uniwersytetów. Jeśli chodzi o kierowanie środków na badania, no to zakładam, że powinno być przywrócone, znaczy, że przede wszystkim fundamentem jest przywrócenie zaufania do samych uczelni. To środki na badania powinny być w większym stopniu kierowane do uczelni, szczególnie do uczelni najlepszych, i tam dzielone. Dzisiaj mamy model dystrybuowania przez agencje, no niektóre z nich jak NCBiR są właściwie podległe kontroli politycznej, w większości środków na badania. Jeszcze NCBiR to jest inny jeszcze problem zupełnej nieczytelności, czy też no, właściwie zlecania projektów, które w niewielkim stopniu albo w ogóle nie wiążą się z innowacyjnością polskiej gospodarki i z tym, co powinno być celem zasadniczym, czyli podniesieniem jakości gospodarki w przypadku badań na użytek gospodarki innowacyjnych. Tak? A zatem środki na badania kierowane do uczelni, to uczelnie powinny konkurować o środki badawcze, a jednocześnie no, władza publiczna powinna ufać najlepszym uczelniom, tym, które osiągają istotne sukcesy w dziedzinie twórczości naukowej, i tam dystrybuować
środki na badania. To bardzo ciekawe, jeśli mogę pociągnąć za język, panie senatorze, bo to w tym momencie myślę, że to jest ważny wątek, żeby nam nie uciekł. Czy pana zdaniem rola NCN-u powinna być w związku z czym raczej trochę mniejsza niż jest obecnie, a środki powinny raczej iść do uczelni, czy jak? Tak, przestawiłbym proporcje, tak? Przestawiłbym proporcje, nazywam to większym zaufaniem dla uczelni i kierowaniem środków większym niż dotychczas, znaczy w zasadniczej części do uczelni. Oczywiście tych środków powinno być więcej. W tekście, który opublikowałem wraz z profesorami Sikorskim, Wojnickim i doktorem Cichockim, zaproponowaliśmy dojście do poziomu wydatków 200 euro na osobę. Tak, to są kryteria Eurostatu. Eurostat podaje przy pomocy tego kryterium to, ile poszczególne państwa europejskie wydatkują na naukę. My jesteśmy na szarym końcu tej listy, wyprzedzamy Bułgarię, to jest chyba czwarte miejsce od końca, wydajemy około 40 euro na osobę. Myślę, że miarą naszych ambicji powinien być ten poziom 200 euro na osobę, bliski zasobnym państwom europejskim, ale i tak to nie są wydatki te o największej skali, bo są państwa, które wydatkują 500 euro na osobę, ale 200 euro na osobę to byłby bardzo istotny wzrost. No, trochę inną drogą pani profesor Demkow proponowała wzrost wydatków mierzony w relacji do PKB. Myślę, że skutki byłyby bardzo, bardzo podobne. To oczywiście trzeba uczynić, bo nie chodzi, rzecz nie można sprowadzić do zmiany sposobu i alokacji środków bardzo skromnych, czy więcej niż bardzo skromnych, tych, którym dysponuje dzisiaj budżet państwa. Więc proponujemy wzrost wydatków, skierowanie ich przede wszystkim do uczelni, być może w procedurze konkursowej, w której stają uczelnie, ale myślę, że władze publiczne rozpoznają to, w jakich obszarach dane uczelnie są najlepsze. Tak? I to oczywiście wymaga większego zaufania i też tego, co nazywam samodyscypliną ze strony środowiska akademickiego. Tak? To znaczy środki na badania powinny być wydawane na badania, a nie mogą być po prostu traktowane jako druga część wynagrodzenia. No to jest ciekawy pomysł, bo oczywiście on zmniejsza troszkę ten problem, który często jest sygnalizowany przez środowisko, że dystrybucja środków przez systemy grantowe powoduje bardzo duży wysiłek środowiska, który w większości idzie na marne, no bo koniec końców success rate w tych konkursach nie jest wysoki. Nawet jak dochodzi do 20%, no to nadal mamy 80% niezadowolonych, którzy tych grantów nie dostali. Ale jednocześnie przeniesienie poziomu decyzji na uczelnię powoduje troszeczkę polityzację tego procesu, dlatego że na uczelni jedne osoby są lepiej ustosunkowane, inne mniej. Tam być może już jest troszeczkę trudniej o ocenę taką paraobiektywną. Ja wiem, że to jest oczywiście pewien idealizm zakładać, że recenzje będą zawsze obiektywne, ale rozumiem pana ideę. Jeśli mielibyśmy więcej pieniędzy, wracamy, to koniec końców... Tak, proszę skończyć. Nie, jeśli byśmy mieli więcej pieniędzy w systemie, wyobrażam sobie, czy to będzie NCN, czy to będzie na przeduczelnie, to koniec końców prawdopodobnie dojdziemy do podobnych skutków, czyli po prostu nauka polska będzie się rozwijała skuteczniej. Natomiast jestem, przyznam szczerze, trochę zaniepokojony pomysłami likwidacji NCN-u i z tych pozycji jakby to, co pan mówi, mnie niepokoi. Ale ja nie proponuję likwidacji NCN-u, tylko pewną zmianę proporcji. Tak? Jasne. To wymaga... Wszystko to wymaga bardzo rzetelnej analizy. Także efekty, przede wszystkim efekty jakościowe obecnego modelu. Myślę, że i pan, i ja, i bardzo wielu naukowców jest świadoma tego, że po kilku latach pojawiło się coś, co można nazwać grą w granty, tak? Umiejętnością przygotowywania projektów, które wygrywają, choć nie są
projektami wysokiej jakości. Tak? No i... O, to wie pan, tu to jest trudny temat. Jest to trudny temat, ale ponieważ prawda jest początkiem dobrej polityki, a przynajmniej szczerość jest początkiem nie tylko dobrej polityki, ale dobrego działania publicznego, no to zjawisko istnieje. Zjawisko umiejętności pisania dobrych grantów na pewno istnieje, natomiast zgadzam się z panem, że trzeba by to zrobić, pewnie robić audyty i sprawdzać, monitorować sytuację. Ale to, co proponuję, oznacza większe zaufanie dla uczelni, tylko każde działanie reformatorskie, każda zmiana musi być poprzedzona pytaniem, komu zaufamy. To mój ulubiony pisarz francuski Mauriac mówił, że wszystkie problemy można sprowadzić do pytania, komu zaufamy. Więc ja bym postawił na zaufanie do uczelni i zaufanie do środowiska, pomimo to, że także w tym modelu mogą się pojawiać słabości czy nawet więcej niż słabości, wady i złe praktyki, ale komuś trzeba zaufać, tak? A polityka naukowa i polityka kulturalna to jest ten rodzaj polityki, która musi być prowadzona przy dystrybucji zaufania między władzą publiczną a środowiskiem uniwersyteckim. Panie senatorze, mam pytanie z sali. Jak w takim systemie, skoro wspomina pan głównie o uczelniach, jak mają działać instytuty Polskiej Akademii Nauk? Czy one także brałyby udział właśnie w redystrybucji środków badawczych? Instytuty Polskiej Akademii Nauk powinny być przede wszystkim, Polska Akademia Nauk powinna być zasilona finansowo i potwierdzona powinna być jej niezależność i trwałość istnienia, bo przecież mamy świadomość tego, że Akademia Kopernikańska, ogłoszono ją z wielkim hukiem, ale istnieje chyba w podziemiu, bo bardzo trudno znaleźć informacje o niej. Niemniej jednak kosztuje i była zbudowana chyba z zamysłem relatywizacji albo po prostu odsunięcia w niebyt Polskiej Akademii Nauk. Więc po pierwsze przywrócenia trwałości tej instytucji, osłona dla jej niezależności i stawkę na to, żeby było to miejsce prawdziwych badań naukowych o wysokiej jakości i także kreowania dobrych wzorów czy impulsów reformatorskich, bo taka jest przecież misja Polskiej Akademii Nauk. Od tego bym zaczął, ale tutaj jest też to, o czym mówiłem na początku, to progres w tej kwestii, tak, prawdziwy wzrost pozycji polskiej nauki nie będzie dziełem wyłącznie świata polityki. Jeśli osiągniemy tu sukces, to wskutek synergii ludzi odważnych w strefie publicznej i tej części środowiska naukowego, która z własnej inicjatywy chce dokonać zmian. To dotyczy także Polskiej Akademii Nauk, tak? A jakie jeszcze pan widziałby zmiany w tym ekosystemie? Bo jakby, czy Polska Akademia Nauk powinna właśnie się zmienić, jeśli tak, to w jakiś sposób, czy jakieś inne zmiany tych dużych instytucji sądzi pan, że powinny nastąpić? Życzyłbym sobie tego, żeby to była placówka wiodąca w dziedzinie badań naukowych i taka ustanawiająca wzory i na przyszłość. Myślę, że jeśli pojawi się dobry kontekst publiczny, tak, to znaczy ustanie władza, która chce trzymać wszystko w garści, stwarza niepewność, rozciąga kontrolę polityczną, to będzie wielkie pytanie, co w tej nowej, dobrej sytuacji uczyni samo środowisko naukowe. Ja podkreślam, że przyszłość Polskiej Akademii Nauk w ogromnym stopniu jest w rękach ludzi odpowiedzialnych za tą korporację. A ta odpowiedzialność będzie tym większa, jeśli kontekst polityczny ukształtuje się w formie pozytywnie, tak? To znaczy, jeśli ustanie ta obawa przed likwidacją instytucji, ograniczeniem instytucji, ograniczeniem jej swobody. Z pewnością z tym wszystkim, z tym, o czym rozmawiamy, wiąże się to, iż
polskiej polityce, czy polskim politykom publicznym, tak to nazwijmy, po prostu potrzeba większej dawki ekspertyzy. Większej dawki ekspertyzy. Senat w tej kadencji, jak dobrze wiemy, no, wypełniał taką funkcję obrony wartości podstawowych, zapobiegł wyborom kopertowym, bronił praw obywatelskich, bronił praw samorządowych, ale robiliśmy też dużo na polu zamawiania ekspertyz. Ja byłem zdumiony, jak w wielu sferach nie ma dobrej ekspertyzy. No, sam z tego korzystałem jako przewodniczący Komisji do Spraw Emigracji Polaków za Granicą, współpracując ze ośrodkami badań polonijnych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Praszałowicz, Uniwersytetu Gdańskiego i zamawiałem ekspertyzy, których polski rząd nie miał, na przykład dotyczące stanu katedr kultury polskiej za granicą, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Na to powinniśmy zwracać uwagę, na zamawianie dobrej ekspertyzy. To nauki społeczne i nauki humanistyczne tutaj mogą odgrywać pewną rolę, no bo one są jakby na drugim planie wobec potencjału innowacyjnego nauk ścisłych, nauk politechnicznych, ale to jest bardzo ważne. I ten impuls powinien iść z obydwóch stron. Zobaczmy, no w polityce imigracyjnej, no właśnie to, co robią ludzie, profesorowie tacy jak profesor Duszczyk, jest czymś absolutnie nieodzownym dzisiaj dla zrozumienia, analizy zjawiska, dla korygowania polityki publicznej, polityki imigracyjnej w tej sprawie, więc na to też powinniśmy kłaść większy nacisk, nie na władze mędrców, bo ostatecznie za decyzje polityczne odpowiadają ci, którzy mają mandat demokratyczny, tak, i jako ludzie odpowiedzialni za sprawy publiczne, parlamentarzyści, ministrowie odpowiadają przed społeczeństwem, ale powinniśmy wymagać tego, by właśnie ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na ludziach sfery politycznej, byli zobowiązani do tego, by czerpać wiedzę z dobrej ekspertyzy. Jasne. Panie senatorze, mamy dwa komentarze z sali. Jeden właściwie chyba nie wymaga odpowiedzi, bo jest obserwacja pana profesora Dragana, że chyba trudno o dowody tego, że projekty nie najlepszej jakości otrzymują finansowanie z NCN, bo to rzeczywiście to wymagałoby dogłębnej analizy. Ja rozumiem, że to jest pewien taki hunch, takie przeczucie, i które może być przesłanką. Ja nie twierdziłem, że bilans jest negatywny, że bądźmy precyzyjni. Ja nie wystawiałem złej oceny NCN-owi, tylko powiedziałem to, o czym się mówi powszechnie w środowisku naukowym, że istnieje rodzaj gry w granty i częstokroć granty otrzymują projekty zupełnie średnie. Tak? Ktoś kiedyś powiedział pół żartem, pół serio, że gdyby w tej rywalizacji startował Tatarkiewicz i Ajdukiewicz, to by przegrywali, tak? Wie pan, ja akurat z taką opinią trudno jest mi się zgodzić. Wydaje mi się, że ona jest trudna do udowodnienia. To znaczy, można mieć takie poczucie, ale nie znamy przecież jakości projektów, które nie dostały finansowania. Siłą rzeczy nie mamy w nie wglądu. Jeśli przechodzą projekty średnie, pytanie, czy nie przechodzą projekty najlepsze. To byłoby rzeczywiście ciekawe rozbadania. Tutaj mam też ciekawy komentarz. Udział budżetu NCN w budżecie krajowym na naukę wynosi raptem 5,6%. W związku z czym jest pytanie, oczywiście finansowanie nie dostają już bardzo dobre projekty, dlatego że budżet jest bardzo mały. Problem jest taki, że jeżeli on jeszcze zostanie zmniejszony, to... Ale ja zakładam zwiększenie wydatków na naukę. Jasne, czyli zakładamy zwiększenie, rozumiem, proporcjonalne albo nieproporcjonalne, w każdym razie nie zmniejszenie budżetu NCN. Myślę, że tutaj mamy chyba jasne. Zakładam zwiększenie wydatków na naukę, to mierzoną tym wydatkami na osobę do 200, z celem do 200 euro na osobę, czyli bardzo poważnym, podwójnym zwiększeniem wydatków na naukę, mówiąc w takim wielkim skrócie, i w ramach tego większe zaufanie do samych uczelni jako podmiotów, które mogą zarządzać środkami na badania, ale nie proponowałem o tym, nie proponowałem
w żadnym razie likwidację NCN-u. Mówiłem o zjawisku, o którym się mówi powszechnie. Można też porównać no, ilość grantów z ilością dobrych publikacji, tak? Takich, które mają znaczenie naukowe. Tak? No. Nie chcę w to brnąć, bo poświęcimy całą dyskusję na to. Ja tylko skomentuję w ten sposób. Nie chcę brnąć. Ja się cieszę, że w ramach tego systemu powstały rzeczy ciekawe i dobre, tak? No. Jasne. Zgoda. No, na pewno są pozytywy, są negatywy i zawsze można robić lepiej. Pytanie jest, no, było też pytanie oczywiście finansowanie instytutów. Pan, które, no, ja domyślam się z tego, co pan powiedział, to jest jasne, że chodzi o to, żeby one także miały zwiększone dofinansowanie w ramach środków na badania. To zakładam, że to jest wyjaśnione. Tutaj prosimy tego o sprecyzowanie, bo z sali jest pytanie, o jakie 200 euro chodzi. Ja wiem, że to z pana tekstu wynika, ale nie wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki to znają. Czy chodzi o 200 euro na naukowca, na rok, na miesiąc, żeby, gdyby mógł pan troszeczkę to rozwinąć? Nie, no, na mieszkańca, tak? To jest kryterium Eurostatu. Jasne, kryterium Eurostatu dotyczące liczby mieszkańców. Można liczyć to albo w wydatki na naukę, można liczyć albo w procencie PKB, albo w wydatkach właśnie na głowę per capita mieszkańca. Mam nadzieję, tak, że to wyjaśniło. Ten postulat, o którym mówiła pani profesor Demko w poprzedniej audycji, no, wzroście dwukrotnym w odniesieniu do PKB dawałby podobne rezultaty. Tak? Jasna sprawa. To wyjaśniliśmy znowu, ponieważ z sali mamy pytania, to chcę wykorzystać ten czas, żeby także dać głos naszym słuchaczom i słuchaczkom. Jest pytanie, które myślę jest warte rozważenia. W jaki sposób powinniśmy ewaluować zarówno uczelnie, jak i instytuty badawcze? No i to jest pytanie oczywiście z podtekstem o to, czy powinniśmy zostawić listę czasopism punktowanych, czy powinniśmy w jakiś sposób inny oceniać jednostki badawcze? No, nie można zostawić obecnej listy tej punktowej, dlatego no, że ona zawiera wielu punktów rażące niesprawiedliwości, tak? No, ja powiem, podam jeden przykład, tak, naprawdę znakomite pismo konstytucyjne, przegląd konstytucyjny wydawany w Uniwersytecie Jagiellońskim no, w ramach Wydziału Prawa jest bardzo nisko notowane, jest znacznie poniżej pism niższej jakości. Ja nie będę wymieniał nazw, no ale nie ma najmniejszych, nie mam najmniejszych złudzeń, że ta niska punktacja jest wynikiem no, decyzji o charakterze politycznym, więc ta lista musi być zmieniona i to musi być zmieniona z udziałem środowiska naukowego, a nie na zasadzie tego, że minister sobie tam bazgrze po papierze i sam arbitralnie przyznaje punkty, tylko musi być zrobiona transparentnie z podmiotowym udziałem środowiska naukowego, no bo na nowo, tak, to na pewno, to na pewno. Zgoda, czyli jeśli dobrze rozumiem pana wypowiedź, krytykuje pan obecną listę, natomiast tak jak pana zdaniem... zrobił to bardzo precyzyjnie w kilku uchwałach Komitet Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk. Do którego odsyłam jak najbardziej, zapraszamy. Tak, reagując na kolejne fazy wydawania rozporządzeń, tak czy aktów prawnych dotyczących punktacji, to jest jasne, że... Tak, natomiast ja myślę, że pytanie było szersze. Pytanie było nie tylko o obecną listę, ale o samo to, czy należałoby oceniać jednostki naukowe za pomocą właśnie pewnego zbioru, pewnej listy, czasopism lepszych lub gorszych, czy też należy to zastąpić innym systemem. I tutaj rozumiem, że są różne możliwości, jest pytanie i jak pan by to widział? To jest na pewno jedno z kryteriów, które to przyniosło skutek w postaci obnażenia no, skali zaniedbań na uczelniach, to znaczy no, skali ludzi nie prowadzących badań naukowych i nie piszących. Tak? No, to po zastosowaniu tego mechanizmu było w każdym środowisku naukowym, w każdej uczelni była wiadomo, tak pojawiła się wiedza o skali zaniedbań, ale
ze względu na to, że ta lista jest obciążona ogromną ilością błędów, czy nawet rażących błędów, no to bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, na ile ona się sprawdza jako element ewaluacji, ale to na pewno nie może być absolutnie, to nie może być podstawowe kryterium, bo to jest kryterium pod wieloma względami ilościowe, tak? Nie odpowiada na pytanie, jaka jest jakość, czy jaka była, jaka jest jakość w przypadku nauk ścisłych, patentów, wynalazków, a w przypadku nauk humanistycznych i społecznych, analiz, czy też rekomendacji. Brakowało, czy brakuje tego kryterium jakościowego? Czy można je znaleźć w takiej formule no, czysto statystycznej? Wątpię. Tutaj też potrzeba jest większego zaufania do samego środowiska naukowego, do samych uczelni. Z pewnością mierzalny jest udział w międzynarodowym życiu naukowym. To jest absolutnie do zmierzenia. No i pewnie mierzalna jest skala no, zastosowanych innowacji w przypadku nauk ścisłych, a dobrych rekomendacji w przypadku nauk humanistycznych i społecznych. Jak to wygląda, panie profesorze? Bo jest pytanie znowu z sali. Czy pan sądzi, że warto wyróżniać 10 najlepszych uczelni w kraju i je dodatkowo dofinansowywać? I czy to nie jest najlepsze podejście? To było podejście zastosowane. Ono miało swój... Tak, chodzi o ten konkurs IDU. Tak, no to nie był zły trop, tak? Szczególnie to oddanie decyzji, czy próba oddania decyzji osobom no niezwiązanym z beneficjentami, tak? Bo to jest bardzo istotne też, że z jednej strony powinniśmy bronić autonomii uczelni, to oczywiste, swobody badań naukowych, ufać uczelniom, ale też powinniśmy zaufać od czasu do czasu takim procedurom, które rzeczywiście są zarządzane przez czynniki zewnętrzne. To w tym wypadku, jak rozumiem, no, poproszono naukowców zagranicznych o ocenę. No tak, jak też dodam, w NCN-ie, akurat w grantach NCN-u bardzo często prosi się o recenzje zagraniczne. Mhm. Panie profesorze, skoro pan ma doświadczenie międzynarodowe, też niebagatelne, ja zastanawiam się, czy ma pan pomysły, w jaki sposób moglibyśmy zwiększyć no, udział nauki polskiej w międzynarodowym życiu badawczym, w jaki sposób także młodych ludzi zachęcić i umożliwić im wyjazdy zagraniczne? Czy jest coś, co należałoby zmienić? Po pierwsze, poważniejsze środki na stypendia dla młodych naukowców, tak? A zarząd należy od tego, by wynagrodzenie młodego naukowca było na tak przyzwoitym poziomie, tu w tym tekście napisanym wspólnie z profesorem Wojnickim, Sikorskim i z doktorem Cichockim, zaproponowaliśmy, aby podstawą wynagrodzenia ludzi nauki było wynagrodzenie średnie w sektorze przedsiębiorstw, żeby wynagrodzenie asystenta było takie jak wynagrodzenie średnie, to jest dzisiaj na poziomie 7000 zł, wynagrodzenie profesorskie 150% tego kryterium, czyli dzisiaj powyżej 10 000 zł. I jeśli wynagrodzenie dla młodej kadry naukowej nie będzie na poziomie elementarnie przyzwoitym, to dojdzie do selekcji negatywnej i do ucieczki talentów, tak? Więc od tego trzeba zacząć, żeby młodych, utalentowanych naukowców zatrzymać w Polsce, dać bardziej atrakcyjne stypendia polskie, stypendia czy to wypłacane przez instytucje publiczne, czy też we współpracy instytucji publicznych z sektorem prywatnym. Sektor prywatny daje
od czasu do czasu bardzo ciekawe stypendia dla młodych pracowników naukowych, także dla młodych dla studentów studiujących za granicą, więc to można sprząc w bardzo dobry program stypendialny. Natomiast jeśli chodzi o promocję nauki jako całości, no to ona musi być robiona z wyprzedzeniem, bo ja mam wrażenie, że polska dyplomacja naukowa no jest po pierwsze bardzo słaba, no, pod względem organizacyjno-materialnym w stosunku do silnych państw europejskich. Jest po prostu bardzo szczupła, tak? I działa z opóźnieniem. To mam wychowanka, który jest wysokim urzędnikiem w Komisji Europejskiej. To kiedyś uczyłem na SGH w latach 90. w Katedrze Studiów Politycznych i on mi to o tym opowiedział w bardzo prostych słowach. To niemieckie uczelnie i niemieckie stowarzyszenia i organizacje zajmujące się polityką naukową działają od początku procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. W momencie, w którym pojawia się program, pojawia się akt legislacyjny. A my wkraczamy na końcu. No, pewnie teraz już nie na końcu, bo czegoś się nauczyliśmy, ale nie na początku. Nie jako kreatorzy rozwiązań, tylko jako ci, którzy zastanawiają się, jak skorzystać z rozwiązań ustanowionych przez innych. Więc dyplomacja naukowa musi być mocniejsza. Ja wysoko oceniam pracę stacji PANF w Brukseli, ale życzyłbym sobie, żeby taka jednostka miała znacznie większe możliwości kadrowo-organizacyjne. No ale marzyłbym też o tym, żeby uczelnie miały możliwość działania wprost tam, gdzie zachodzi proces decyzyjny, żeby były na tyle zasobne, żeby działały wprost, albo żeby porozumiały się co do ustanowienia własnych przedstawicielstw w tych miejscach, gdzie podejmowane są decyzje, no w przypadku Unii Europejskiej w Brukseli, i na to powinny być środki rządowe, na wspomożenie, na wsparcie dla budowy przedstawicielstw uczelni wyższych. No tak, aby ta nasza obecność była znacznie, a to znacznie, znacznie, to znacznie silniejsza niż dziś, tak? Panie senatorze, bardzo dziękuję za ciepłe słowa i swoją drogą my jako Polska Akademia Nauk bardzo chętnie będziemy tego typu działania animować, jak będziemy mieli za co. Tak. Rzeczy nasza podstawowa misja. Natomiast chciałem teraz jedną rzeczą, co mnie zaciekawiła. Powiedział pan o tym średniej przedsiębiorstw dla osoby zaczynającej karierę naukową. To jest fajny pomysł, rzeczywiście, no to by radykalnie poprawiło i zachęciło młodych ludzi do tej pracy, ale powiedział pan o 150% dla profesora. Ja jako profesor od razu myślę, kurczę, dlaczego? Jak patrzymy na Skandynawię, czyli kraje, w których są bardzo niskie różnice, ta różnica między asystentem a profesorem to jest dwukrotna, czyli 200%. Jak spojrzymy na Niemcy, to będzie 300%, a pan proponuje jednak duże wypłaszczenie. Profesorem się zostaje po paru dziesięciu latach zazwyczaj. Znaczy, możemy dyskutować o tym rozwiązaniu. Na razie mamy stan kompletnej biedy, który oznacza, że no, miażdżąca większość ludzi nauki musi dzielić czas między naukę a inne formy zarobkowania. Przyzna pan, że ta propozycja, którą zaproponowaliśmy to też bardziej jako ludzie uniwersytetów niż jako ludzie polityki, jeśli pan pamięta ten tekst, byłaby tak i tak znaczącym postępem, tak? Zgoda. Jeśli inny wariant wchodziłby w grę, bardziej korzystny dla profesury, on jest absolutnie do rozważenia, tylko na razie musimy wyjść ze stanu biedy po prostu, takiej, która zagraża przyszłości polskiej nauki. No. Jasne, stanu pauperyzacji młodych naukowców, no i potężnego niedostatku w starszej generacji. Starsza generacja miała to szczęście, że przeżyła dobre lata 90. Miała pod wieloma względami łatwiejsze wejście do życia zawodowego niż
nasi młodsi koledzy, więc o tym też trzeba pamiętać, tak? Zgoda, aczkolwiek młodzi już, to ja tak jestem trochę pomiędzy, młodzi z kolei mają łatwiej, jeśli chodzi o wyjazdy, natomiast bez dwóch zdań sytuacja jest dramatyczna, jeśli chodzi o młodych naukowców i to jest rzeczywiście żenujące, że w chwili obecnej adiunkt zarabia parę dziesiąt złotych więcej niż osoba na kasie w Biedronce. Wiem, że praca na kasie w Biedronce jest bardzo ciężka, ale no nadal. I też jest to zderzenie ze światem zachodnim, no to... To, że asystent w Parlamencie Europejskim zarabia znacznie więcej niż, czy więcej niż wykwalifikowany dyrektor w ministerstwie, który odpowiada za coś znacznie, znacznie istotniejszego, tak? No to też jest horrendum. Tej dysproporcji nie ma w przypadku Europy Zachodniej, tak? To znaczy praca w ministerstwie w Wielkiej Brytanii, jeszcze bardziej w Skandynawii, jest bardziej atrakcyjna niż praca w Parlamencie Europejskim. Notabene deficyt Skandynawów w instytucjach unijnych bierze się stąd, że praca w instytucjach narodowych jest bardziej atrakcyjna. To jest co zrobić, bo sobie jest pytanie, jak z tej biedy wyjść, bo stwierdzisz, że jest bieda, ale to... My jesteśmy starcie bogatsi niż kilkanaście lat temu i możemy te środki wydatkować zupełnie, znaczy nie bez granic, to nie ma budżetu bez granic, chociaż niektórzy uważają, że jest, tak? Nie ma budżetu bez granic, ale można nim dysponować tak, by wzmocnić państwo, wzmocnić pozycję wykwalifikowanej kadry urzędniczej w tym przypadku, o którym mówię, i wydatkować więcej na wynagrodzenia dla ludzi nauki. Na to nas stać, to nie jest bieda połowy lat 90. Przyjmuję ten argument, ale z tym się też trochę wiąże pytanie, czy chcecie zmieniać system awansu naukowego, w szczególności system habilitacyjny, system profesur, czy raczej uważacie, że mimo wad i zalet to powinien raczej zostać? Nie, ja zawsze byłem sceptyczny, mogę mówić o swoim podejściu. Zawsze byłem sceptyczny wobec jakiejś rewolucji w tej sferze. Habilitacja ma swój sens, jest czymś utrwalonym, ma swój sens, jeśli jest przeprowadzana sprawiedliwie, z poczuciem odpowiedzialności, łącznie z kolokwium, w którym habilitant musi się wykazać na oczach publiczności tym, że potrafił obronić oryginalną tezę i wykazać swoją samodzielność w myśleniu naukowym, to wszystko ma swoją wartość, więc absolutnie nie. Prawdę powiedziawszy, sam się już gubię, na jakim etapie szczegółowych procedur jesteśmy, bo wciąż ktoś mówi, a ja przeszedłem stary tryb, nowy tryb, tylko zmienia się ten i stary, i nowy. Ja wiem, jaki ja przeszedłem, klasyczny, tak to było w grudniu 2013 roku i miałem typowe kolokwium habilitacyjne na forum Rady Wydziału i miałem satysfakcję, że potrafiłem obronić to, co napisałem w dyskusji z mądrzejszymi, tak? Też miałem tę przyjemność lub stres w 2009. No, było to specyficzne doświadczenie rzeczywiście. Zgoda, że tych trybów było już sporo i rozumiem w pełni pana argumentację, że może już lepiej tego nie zmieniać, chociażby ze względu właśnie na te tradycje. Natomiast zastanawiam się, wczoraj rozmawiałem z panią profesor Demkow, to ona wspomniała o pomyśle na tym, żeby stymulować mobilność młodych, w szczególności naukowców, naukowczyń. Zastanawiam się, jakie jest pana tutaj zdanie. Czy jest to coś, co należałoby w jakiś mocniejszy sposób zaakcentować, być może wręcz wymusić, czy raczej to jest kwestia dyskusyjna? Ale co to znaczy mobilność? To znaczy mobilność na zewnątrz? Należałoby na przykład obowiązkowo po doktoracie zmienić ośrodek, w którym się pracuje na kilka lat, żeby nabrać doświadczenia, troszkę innych nawyków, zobaczyć, jak to wygląda gdzie indziej. Nie, to jest na pewno dobry trop myślenia, tylko to oznacza, temu musi towarzyszyć zgoda na to, by poszczególnie, znaczy odejście od hermetyczności poszczególnych uczelni. Tak? No bardzo się przecież rzadko zdarzają awanse naukowe przełamujące tą oddzielność poszczególnych uczelni, tak? Bardzo się rzadko zdarza ściąganie dobrego naukowca po to, by pokierował katedrą
zewnątrz. No to zależy od dyscypliny bardzo, rzeczywiście. No, ale no, rzadko. No, we Francji jest bardzo etatystyczna. Ja nie chciałbym, żeby Polska była tak etatystyczna, jak mój ukochany pod względem kulturowym kraj mówi o Francji, ale tam konkursy na stanowiska profesorskie mają charakter ogólnopaństwowy, a nie uczelniany. Tak, i to też warte jest dyskusji, bo no, chciałbym... Na stanowiska szefów katedr, tak, i stanowiska profesora mają charakter ogólnopaństwowy. Czyli to jest też oczywiście ma swoje problemy, jak spojrzymy na Niemcy, gdzie no właśnie, tak, żeby zostać szefem katedry, no to de facto trzeba poczekać, aż ktoś umrze niemalże. No tutaj jest pytanie, właśnie komentarz z sali, że w Polsce prawdopodobnie ze względu na to, że taki system nie został przyjęty, mamy sytuację czasami, że jest więcej profesorów niż adiunktów i asystentów razem. No co prawdopodobnie nie jest optymalne, chociażby ze względów kosztowych, no i ze względu na to, że jednak profesorowie powinni kierować zespołami, a nie mają po prostu kim kierować, sami sobą mogą kierować. Natomiast no jest pytanie, czy to nie jest troszkę wada systemu, który ma także inne zalety? No to jest wada systemu i... No i efekt no pewnych praktyk, tak? To znaczy, no krótko mówiąc, przechowywania na uczelni ludzi, których awans naukowy się zatrzymał, bo oni zajmują miejsca młodych, tak? Ale nie, no jakby awans się nie zatrzymał, oni doszli na najwyższy możliwy stopień, zostali profesorami. No i... jest grupa, która doszła najwyżej, ale jest grupa, która zatrzymała się na doktoracie i pomimo nie, to... Nie, dobra, to wiecznych adiunktów, to ja rozumiem, że wiecznych adiunktów to chyba się wszyscy zgadzają, że tak bardzo... No tak, a wszyscy się... A jak to śpiewał Kuba Sienkiewicz, wszyscy się zgadzają, a będzie tak, jak jest. Tak? To inna sprawa, że to jest trudny temat politycznie do ruszenia, ale to ze względu na pan mówił o zaufaniu do uczelni. To nie jest temat polityczny. Politycznie w sensie uczelnianym, polityki uczelnianej, nie w sensie polityki krajowej. To jest temat środowiskowy, nie polityczny. Tak. Dla mnie tematem politycznym jest to, co jest opiera się na relacjach lokalnych, na pewnej grze o zasoby w oparciu także no, o grę polityczno-organizacyjną. I w tym sensie pan wspominał o tym, że należałoby zwiększyć zaufanie do uczelni. To tutaj akurat ja boję się, że przejawem tego, że uczelnie nie mogą sobie z tym nie poradzić, jest właśnie to, że no nie są w stanie sobie poradzić z wiecznymi adiunktami, tak, chociaż mogą. Tylko alternatywą jest powszechna nieufność i podejrzliwość, więc... To akurat w przypadku grantów to nie, to jest eksternalizacja na recenzentów. Ale zgoda, to już nie wracajmy do grantów. Zastanawiam się, tej sytuacji, która jest patologiczna pod wieloma względami, co byłoby tą rzeczą, którą musimy ratować najpierw, bo jakby... niskie płace, zgoda, powiedział pan jasno, wolność akademicka też, usłyszałem, to bardzo to wybrzmiało. Zastanawiam się, co możemy zrobić z tych rzeczy istotnych, żeby ludzie młodzi zaczęli się na uczelnie garnąć. Ja rozumiem, że zwiększenie pensji pewnie tutaj pomoże, ale chyba nie tylko. Czy są jakieś inne rzeczy? Potwierdzenie, ochrona sfery wolności, ochrona autonomii i uczynienie pracy na uczelni atrakcyjną albo no, wyjście z tej zapaści, w której jesteśmy, to jest rzecz elementarna. Uważam, że to jest początek, tak? Tylko temu powinien towarzyszyć w następnym kroku impuls reformatorski. Z nadzieją, mówię to z nadzieją, że on będzie z podwójnego źródła i ze strony władz publicznych i ze strony samego środowiska, ale ochrona sfery wolności i uczynienie pracy na uczelni pracą atrakcyjną jest kluczem. No bez tego żadna zmiana, żaden wzrost nie będzie miał miejsca. Jasne. Nie będzie miał miejsca. Senatorze, mam też takie pytanie, może trochę nietypowe, ale myślę, że istotne, bo cały czas mówimy o naukowcach jako jednolitej grupie, no ale mamy też bardzo... istotną grupę, no jakby co najmniej ponad połowa ludzi w Polsce to kobiety. Jest pytanie, czy należałoby zwiększyć w jakiś inny sposób dostrzec to, że kobiety no, w wieku, w którym podejmują decyzje na przykład o macierzyństwie, no, na uczelniach mają niezwykle trudny moment kariery, no bo to jest zwykle okres, kiedy właśnie robią doktorat lub pracują nad habilitacją. Czy powinno się coś zmienić, aby no, wyjść naprzeciw temu też oczywistemu interesowi społecznemu, że ludzie zakładają rodziny, no, potrzebują mieć tak, możliwość. To akurat jest możliwe, tak? No, to inteligentna polityka społeczna, czyli inteligentne
prawo pracy może temu zaradzić, temu, czy pomóc paniom wkraczającym na ścieżkę naukową. Ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że przecież nie rozmawialiśmy o czymś bardzo istotnym, tak? To znaczy o odnowieniu dydaktyki w Polsce, tak? Czy w ogóle w świecie, no w kraju, w którym w epoce, w której wiedza jest dostępna powszechnie i nauka w większym niż dotychczas stopniu musi być skoncentrowana nie na przekazywaniu wiedzy, która jest absolutnie dostępna, tylko na umiejętności jej interpretowania, syntetyzowania. Więc bez tej zmiany w postaci uczynienia pracy naukowca atrakcyjną, no nie będzie efektu, bo to wszystko wymaga większej ilości czasu poświęconego studentom, indywidualnej pracy ze studentem. Trudno, żeby naukowiec, który musi zarabiać gdzie indziej, by utrzymać rodzinę na poziomie elementarnym, mógł podawać temu, co nazywam nową dydaktyką, bo nowa dydaktyka jest czymś, czy odnowienie dydaktyki jest czymś niezwykle istotnym i przecież to jest podstawowe doświadczenie młodzieży, która studiowała w Anglii i wraca tutaj. Tak? Mój opiekun miał dla mnie więcej czasu. Pisałem tam pracę, która wymagała tezy. Musiałem więcej czytać. Okazywano mi więcej szacunku. O tym wszystkim trzeba szczerze porozmawiać. Te wzorce trzeba do Polski przenieść, tak? Ale to no, ludzie, którzy mają temu podołać, muszą mieć czas na to. Nie mogą być pod presją materialnej degradacji. Myślę, że panie senatorze, pana analiza jest tutaj bardzo trafna, jak pan wspomniał o tym, tej kwestii zaufania, bo w Polsce w chwili obecnej programy nauczania opierają się de facto na założeniu braku zaufania, czyli uczelnia nie wie, jak uczyć i prawdopodobnie próbuje okantować studenta, żeby jak najmniej z nim zrobić godzin, jak może, żeby sobie zaoszczędzić. No co się przekłada oczywiście na to, że mamy obsesję ECTS-ów, obsesję godzin i tych godzin, jak jestem teraz na Harvardzie, to zwykle się chodzi na, typowy student chodzi na 3 zajęcia w tygodniu, czasem 4, ale to już jest dużo, dlatego że to jest w większości praca własna, albo w grupach, ale w każdym razie nie praca na sali wykładowej. W Polsce no, student, który by chodził na 3 zajęcia w tygodniu, to byłby jakiś nieprawdopodobny leń, dlatego że założenie jest takie, że tych przedmiotów trzeba napakować po korek, prawdopodobnie ze względu na ten brak zaufania do uczelni, że ona nie wie, jak ten proces dydaktyczny sobie zorganizować. Gwoli sprawiedliwości tylko powiem, że uczelnie już mają pewną swobodę tutaj, tylko rzeczywiście się boją, dlatego że w sytuacji, gdzie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że jakość dydaktyki ocenia się liczbą godzin w programie, no trudno jest podjąć odważny krok, powiedzieć sobie, że tych godzin będzie na przykład 1/3 tego, co było kiedyś. Ale myślę, że ta nowa dydaktyka, o której pan mówi, to jest bardzo ciekawy wątek. Warto byłoby chyba, abyście państwo to wyeksponowali, bo mało ugrupowań o tym mówi. No, w tekście jest to wyeksponowane, tylko to jest to przede wszystkim pole do popisu dla nas jako ludzi, nie dla świata polityki, tylko dla nas jako ludzi zajmujących się nauczaniem, tak? No, ale mamy komisję akredytacyjną, która dokonuje ocen i trudno jest uzyskać dobrą ocenę, jak się nagle zrobi 1/3 godzin. Ja sobie nie wyobrażam sobie, że ktoś podjął tego rodzaju ryzyko. Tak, to prawda. No ale warto ten wątek rozwinąć, tak? Bardzo ciekaw byłbym opinii tych, którzy mają zdecydowanie większe doświadczenie. Czy największe doświadczenia dydaktyczne, ale jak rozmawiam z dobrymi nauczycielami ze szkół średnich, to właściwie mówią to samo, tak, że na tym powinna polegać przemiana. Panie senatorze, no powolutku zmierzamy do końca. Bardzo się cieszę, że podzielił się pan swoimi pomysłami na zmiany, czy także na to, co działa, co nie działa. No, Centrum dla Polski ma ewidentnie jakąś wizję, trudno powiedzieć, czy na ile jest realistyczna, na ile nie, dopóki nie będziecie mieli szansy jej zrealizować, ale oczywiście serdecznie zachęcam państwa do tego, żebyście przynajmniej się z tą wizją zapoznali i też odsyłam tutaj do pana senatora tekstu już wspomnianego. On jest dostępny online, jak najbardziej można go sobie dosyć łatwo znaleźć. A panu senatorowi serdecznie dziękuję raz jeszcze za rozmowę i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy.
Dziękuję panu profesorowi i wszystkim za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się.